Witam Was bardzo serdecznie przed Inżynierowi, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator 2020. Jeśli poleci, jedziemy sobie Virgin Class 390 Pendolino. Skąd to jedzie? Z Londynu do Liverpoolu. I coś tu pisze jeszcze po angielsku, nie chce mi się tego czytać. To jest szybka trasa, tam została zamknięta z powodu na pogodę. Zabierz pasażerów przed odjazdem i uważaj na sygnały świetlne. Ostatnio coś pamiętam, że jak mówiłem, to coś mikrofon przerywał, nie wiem czemu to tak było, ale myślę, że już naprawiłem ten problem i że teraz już wszystko będzie normalnie. Dzisiaj też wyposażyłem się z swojego tragira, żeby no móc trochę inaczej tu się obsługiwać tym pociągiem, bo niestety myszka nie działa, jak mam zainstalowaną aplikację od Tragira, nie wiem czemu. I tak, minuta 10 przestał szanić. Zapraszam do oglądania. Na początku musiałem wejść dostosowanie kamery. No, chyba w jakiejś felebnej lokalizacji jesteśmy, mam 12 klatek na sekundę z niewiadomych przyczyn. A rzadko się to zdarza. Dobrze, więc znaleźliśmy tempomat, bynajmniej już to znalazłem, gdzie jest. Tu jakieś alarmy jest, można potwierdzić. Drzwi się zamykają, słyszę. Wszystkie alarmy teraz dostałem ze wszystkich możliwych źródeł, dobrze. Pociąg ładny, no nie powiem. Dlaczego to jest wszystko w milach na godzinę, a nie w kilometrach, jakby ktoś nie wiedział. 5 minut. My dopiero ruszamy. No i też właściwie nie mamy żadnych przystanków po drodze, więc jedziemy 50 mil, tak. Bez pokoju. Nie przyspieszenie też ten pociąg ma jakieś takie niewiązniczowe. Dobrze, światła. Są to nie markery, tylko dzienne.
I dobrze, i dim. Wszystko się zgadza. Jedziemy. Skoro się rozejrzeliśmy po kabinie, teraz rezygnuję, no jest to Tragira. Teraz był jakiś komunikat, nie wiem o czym zresztą. Tu mam jakiś tazo, tu mam od tego tempomatu jakiś. Tilt, Hitretyczyn, Antograph, Tilt. Dobra, na razie tempomatów żadnych nie ustawiamy, póki co. Jedziemy przepisową. To minut na godzinę. Możemy jechać, czyli to będzie nasze... To... 60 na godzinę. Coś w tych granicach wynajmniej. Zróbmy sobie te wycieracz pieność na trochę mniejszą moc, próbujmy dać. Może nie są aż tak bardzo potrzebne, no nie. Dobrze. Dobrze i sprawdźmy, jak to działa tempomat. Nie działa ten pomysł. Tilt, no ale ja... No tak, no jeszcze awaryjkę załączyłem, no przez przypadek. Nie, ten klawisz kliknąłem na klawiaturze, no super. Ale nagłe hamowanie mają, no niestety. Co teraz mam zrobić? Będzie już wszystko, dobrze, dziękuję, możemy jechać dalej. Jedziemy. Nie ma czasu do stracenia. Nie powinno się wydarzyć, tak jak się wydarzyło. No i cóż, no się stało, jak się stało i się nie odstanie. Trzeba jechać dalej, nie ma czasu. Tutaj jakiś pociąg doganialiśmy, więc może sobie odjedzie chociaż kawałek od nas. W tym czasie. Jak jest widok zewnątrz, to na pewno mnie nie słyszycie, wiem o tym, wiem. Najmniej tak widzę po tych paskach na OBS-ie, nie wiem, czy na pewno mnie nie słyszycie, potwierdzić. Ja mi się nóż klawisze na klawiaturze nie pomyliłem.
Dlaczego pipało? Bo jest ten do ilu? Tyż potwier. Zainizolujemy sobie ten pomad, może kiedyś będzie działał. Zielonego pojęcia. Przepustnica na off-put i to. Do 75 mil. 125 to będzie zacząć ponad 200 na godzinę. 120 równe to jest 200. To będzie na gdzieś tam, nie wiem, 210. Dobrze, już możemy sobie dać. Nie rozumiem, o co chodzi z tym tilt not available. Może jak ktoś będzie kiedyś wiedział, to może napisać w komentarzu. Jest to mile widziane. No 20 klatek na sekundę, no i to rozumiem. Niemalże wymagająco jest ta mapa z tego co widzę, bo rzadko się zdarza, no i na pociągach dużych prędkości mam 60, no. Na pociągach dużych prędkości rzędu 350 km na godzinę. Może to nie spoiler, jak mogą wyglądać następne odcinki z tej gry. No już jak będziecie chcieli dać odcinki, to polecam napisać to w komentarzu. Albo chociaż zostawić łapki w górę, żebym wiedział, że takie odcinki wam się podobają i chcecie jednak mieć koleje dużych prędkości na odcinka. W końcu kanał co ma 135 subskrypcji, a tam łapek w górę to tak po jednej jest, to nie może tak być. Zachęcam do zmiany. Odcinki wstawią mi średnio co 2 dni, bynajmniej się coś staram robić, o ile jestem w domu i mogę nagrywać, to znaczy mam czas. Na to, że nagrywać, to zawsze odcinki się pojawiają co 2 dni, ale jak mnie nie ma w domu, jestem, nie wiem, za granicą albo nie wiadomo gdzie, to nie mam okazji. Czas ten tempomat tutaj nie działa. Tempomat jest izolowany, a tam jest, że jest niedostępny. Nie. Dobra, zobaczę sobie, jak pociąg wygląda z zewnątrz. Wydaje mi się, do ilu tam było ograniczenie, bo nie zdążyłem zobaczyć. 75, no. Oznaczają, że się będzie jakieś ograniczenie prędkości. A z tego co wiecie, Naomi się kiedyś wykminić, jeżdżąc sobie tymi pociągami. Ej, nie, bo tu jak się trąbi, to nie słychać pasażerów.
czyli to jest 75. Tutaj dalsza cały czas będzie, czy to tylko do ciebie pinowe jest? No jakiś pociąg teraz jedzie przed nami. Te dwa semafory jest przerywane. Rozumiem. Jak liście. No tej mocy nie dodaję, pamiętam. Trzeba dać tamtemu pociągowi możliwość odjechania od nas. Następnego odcinka postaram się ściszyć trochę symulator, aby no nie było aż tak głośno jednak, bo tego co widzę na paskach głośności, nie słyszycie mnie, bynajmniej kiepsko to słyszycie, co ja mówię. No i dziś no typowo pociąg dziś przed nami jedzie, bo cały czas za dwa semafory jest ograniczenie. Dlatego lepiej jest trochę ograniczyć prędkość, nie mówię dużo właśnie, bo to za dużo tej też nie ma sensu. Na początku odcinka to ja, ale jak mówiłem, że skąd my jedziemy? Z Londynu do Liverpoolu, no. Może pociąg jedzie, ale my jedziemy z Rugby do Stafford. Dobra, tu jest żółte, widzę już na tym. A tam było, że następnym jest tu, więc oznaczało, że i tak jedziemy szybciej od tamtego pociągu. Rozumiem. Też rozumiem. No trzeba no i trochę pojechać wolniej. Zobaczyć co się będzie działo na semaforach. Żebyśmy wiedzieli czy możemy przyspieszyć czy nie. Przypadkiem nie nadganiamy cały czas tamtego pociągu. O, nie mam zielonego pojęcia, ile on może jechać. Wykonuję dużych prędkości, a tylko 75 mil na godzinę jeżdżą. Normalnie tyle samo, co normalne pociągi. Wpuścili na jakieś szybkie tory, tak jak wcześniej było 125, rozumiem, ale... No i co, jeszcze wolniej jedzie? Cały czas się zbliżamy do tamtego pociągu, nie rozumiem tego. Nawet teraz mamy, że jest czerwony, no super. Hamować, jak jest czerwone, to jest. Tak, rozumiem. A już jest żółty. Ja wiem czemu, bo tu jest duża odległość, widzę, pomiędzy jakimiś semaforami. Dlatego tak wyszło. Już teraz można przycisnąć. I do 50, żebyśmy mogli sobie wyhamować raczej czego. Bo do 45. Może być.
na razie jest na stój z tego. I odrzucają moją zgodę na przejazd, więc już teraz wiemy na 1000%, że tam jedzie jakiś pociąg. Podzielimy dzisiejszą jazdę na 2 odcinki. Ten cały scenariusz. No widzicie, już jedno nawet żółte jest. Bezpiecznie się jednak czuję, żeby jechać szybciej. Będą 2. A już są 2. Widzicie, to teraz można jechać szybciej. Nie dla waszych uszu jest to bardziej odczuwalne, te wszystkie piszczadełka, niż dla mnie, bo mój głos jest praktycznie na równi z tymi, co tam piszczą. Nie mówię, od następnego odcinka to się postaram poprawić, żeby na pewno było mnie dobrze słychać i wszystko. Nie jestem co do tego pewien. No i dobrze, znowu już widzę, jedynka jest. Trzeba przyhamować, żeby przy następnym semaforze móc mieć prędkość 0 km na godzinę. Jak widać, nawet jest czerwone, żeby nie było. Jest tam widać. Dobrze, zapiszmy sobie rozgrywkę. No i teraz widzicie dokładnie, że jest czerwony, więc dobrze, że zaczęliśmy hamować. Nawet to się tutaj wydarzyło. Jedziemy tutaj, jedziemy. A bo ten tutaj pasażerów odbierał ze stacji. Dlatego się stało tak, jak się stało. Ogólnie wyszła nowa wersja maszyny, jak teraz to nagrywam. To już jest nowa wersja. Ja nie wiem, jakoś nie mogę znaleźć tej paczki całościowej, żeby to pobrać, więc nie wiem, kiedy będzie odcinek z nowej maszyny, ewentualnie jakiś poradnik może będzie. I to zobaczymy. Czy jest coś nowego, czy nie ma nic nowego, więc jak będzie coś nowego, to się zrobi poranny. Jak nie będzie nic nowego, to się nie zrobi poradnika, proste. Ciekawe, co to za pociąg jedzie przed nami, tak? Ciekawość. Może też w końcu nie zjedziemy na jakieś szybsze tory, a nie będziemy tutaj T75 jechać razem z tym podmiejskim. I 60 nawet będzie. No ciekawa rzecz.
powrotem wracamy na odpowiedni rytm. No nie wracamy, bo to znowuż jest jedno światło pomarańczowe. Oczywiście trzeba hamować. No i żeby to mogło być inaczej. No już tak się cieszyłem, że sobie pojedziemy w końcu te 75 rozkładowe, ale nie, bo... Bliżej to zdecydujemy, czy mocniej hamować, czy nie. O, widzę, że światełko się zmieniło, więc pociąg jedzie ten przed nami. Ledwo, bo ledwo, ale jedzie. O, nawet bazą, no. Więc jakbyś tam się przemieszcza. Prędzej przekroczyłem, no ciekawa rzecz. Znowuż jedno światło, no to cóż, znowuż trzeba hamować. Dopiero to się rozpędziłem. Naprawdę tak ma wyglądać nasza podróż Pendolino? Jak to było nazwane? Potwierdź. Nawet widzę, że jest... Znaczy był nastój. Już nie jest, nie wiem, czy on się tam musiał znowuż i zatrzymać, czy to. Teoretycznie się przemieszczę, ale może i się zatrzymał tutaj na tej stacji. Ja tu masz znowuż następną. Tam War Station, coś tam. Ja bym nie puścił po tych tutaj torach obok i by nie było problemu, ale nie. Muszę się razem z tamtym tłoczyć. Nie, znowuż następny semafor na stój. No, ale się zdążyłem rozpędzić, jak miło.
Dobrze, ale reszty dowiecie się w następnym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zobaczę nam i zobaczenia na razie. Cześć. Pa.